W przyszłości ma dominować tam zieleń, a o przeszłości tego terenu mówić będą jedynie zabytkowe budynki. Dodatkowo dzięki nowej zabudowie połączone zostaną dwie dzielnice Rudy Śląskiej. Spółka Restrukturyzacji Kopalń podpisała z miastem list intencyjny w sprawie tchnięcia w tereny po kopalni węgla kamiennego Pokój drugiego życia. Chodzi łącznie o 65 hektarów. Szczegóły zna Paweł Jędrusik. To kolejne pogórnicze tereny, które Ruda Śląska chce zagospodarować. W kwietniu SRK przekazała miastu tereny po szybie Franciszek. Teraz są plany na tereny po kopalni węgla kamiennego Pokój. Jest to koncepcja zagospodarowania tego terenu także na cele mieszkaniowe. Nie tylko na cele zielone, które od zachodniej strony są dogodne, które będą wzmacniały trakt rudzki, który już mamy, Górę Antonię, którą mamy tu w pobliżu. Ale tu cele mieszkaniowe, żeby połączyć dzielnice. Nowy Bytom-Wirek właśnie takim mieszkaniowym, miejskim przejściem. A na terenie znajdują się 23 obiekty, które można wykorzystać. To m.in. budynek maszyny wyciągowej szybu Lech 1, czy wieża wyciągowa i nadszybie szybu Lech 2. Stawiamy do dyspozycji 65 hektarów w centrum miasta Ruda Śląska, które stanowią podstawę do rozwoju, włączą się w proces transformacji nie tylko miasta, ale również regionu, bo to Ruda Śląska jest tym miastem położonym w sercu aglomeracji. Historia kopalni Pokój sięga 1902 roku. W 2016 roku została przekazana spółce restrukturyzacji kopalń.